Karol III angażuje Edwarda w swoje plany i jego będzie próbowała zmienić oblicze korony? Po licznych skandalach z udziałem rodziny królewskiej i decyzjach księcia Harry'ego i Meghan Markle o rezygnacji i spełnienia obowiązków wobec korony. Pozycja brytyjskiej monarchii znacząco osłabła na arenie międzynarodowej. Karol III stara się odmrozić wizerunek swojej rodziny. Która opinia publiczna uważa za skostniały twór, niedostosowany do współczesnych czasów? Z tego względu monarcha wprowadza reformy i zmiany uderzające w porządek zostawiony po sobie przez jego matkę Elżbietę II. W tym celu Karol III sklania się w stronę młodszych członków rodziny, którzy mogą zadziałać na korzyść monarchii. W ten sposób ma podobno zamiar wypełnić lukę po swoim synu. Angażuje w wiele spraw swojego brata księcia Edwarda, któremu przekaza niepodlegający dziedziczeniu tytuł księcia Edynburga, stawiając go tym samym na równi z Harrym i Meghan. Księdza Edward coraz bardziej umacnia swoją pozycję na brytyjskim dworze, ciągnąc za sobą również resztę rodziny. Jego malżonka została mianowana księżna Edynburga, gdy Edward uzyskał wyjątkowy tytuł z rang samego króla. Teraz księdza spodziewa się, że w sprawy królestwa zostanie wdrożona jego córka, Lady Louise. Edward widzi w niej idealną kandydatkę na ambasadora młodzieży. Królowi zaś podoba się, że Louise studiuje i pracuje, pozostaje zwykła dziewczyna, która musi zjednać sobie tłumy. Pod tym względem przypomina mu jego siostrę, księżniczkę Annę, która również pracowała na rzecz korony. Dbając o samorozwój, a przy tym stroniła od mediów, skandali i afer. 19-letnia Lady Louise Windsor wyróżnia się skromnością i skrytością, choć dziewczyna pochodzi z arystokratycznego rodu. Nie korzysta ze swojego tytułu, pragnąc prowadzić normalne życie. Zdania wnuczki księcia Filipa i Elżbiety II nie zmienił nawet fakt, że jej brat został hrabim w Essex. Ciche usposobienie Louise zjednuje jej fanów wśród poddanych i fanów brytyjskiej rodziny królewskiej. Mówi się o tym, że już księdza Filip upatrywał we wnuczce ratunku dla monarchii, nazywając ją tajna bronia korony. Louise zajmowała bowiem szczególne miejsce w sercu swojego dziadka, który doceniał jej reprezentację. Z tego względu córka Edwarda otrzymała od niego w spadku jego ulubiony powóz konny. Edward zdecydował się na taki krok również dlatego, że dziewczyna dzieliła z nim pasję. Jak wiadomo, Karol III cenił spuścizny i nauki swojego ojca, dlatego równie przychylnie spogląda na potomkinie swego brata. Zgodnie z jego wolą Lady Louise zaczyna częściej gościć na dworze, pokazując się u boku starszych członków rodziny królewskiej. Dzierży także nowe obowiązki. Udziela publicznych wywiadów, w których opiewa postać swojego dziadka. Coraz częściej pokazuje się na balkonie palacu, z którego przed kilkoma dniami Karol pozdrawiał Brytyjczyków tuż po koronacji. Według spekulacji zagranicznych mediów, zapewne jeszcze nie raz ujrzymy Louise u boku Kate i Williama. Można więc uznać, że wnuczka Filipa wyprzedziła pod względami nawet księcia Harry'ego.